Jednotorem przez las w Warszawie? To możliwe. Wystarczy tylko wsiąść do tramwaju linii 20, jadącego na Boernerowo. I to właśnie tam wybierzemy się w dzisiejszym odcinku na kanale tramwajowy. Zapraszam do oglądania. Pętla Boernerowo została otwarta w 1933 roku wraz z linią jednotorową zaczynającą się na pętli Koło. Do położonej wówczas poza miastem pętli skierowano linię B, a następnie 22B. W 1951 roku całe Boernerowo włączono w obszar administracyjny Warszawy. W podobnym czasie do Boernerowa zaczęła dojeżdżać linia numer 20, która zresztą obsługuje tę pętlę do dziś. W 1950 roku trasę zamknięto ze względu na remont. Zlikwidowano tory w ciągu ulicy Radiowej, a nową trasę wytyczono ulicami Dywizjonu 303 oraz Kaliskiego. Kolejny duży remont miał jednak miejsce dopiero 58 lat później. Wtedy to przy okazji budowy trasy S8 dobudowano drugi tor na odcinku Marynin-Fort Blizne, wybudowano dodatkową mijankę przy Wojskowej Akademii Technicznej oraz gruntownie zmodernizowano system sterowania ruchem. Co ciekawe, planowano, że po zakończeniu remontu trasy na Boernerowo do pętli dojedzie linia numer 13, gdyż dojeżdżająca tam wcześniej 20 nie docierała do centrum Warszawy. Ostatecznie jednak, dzięki protestowi mieszkańców, 20 wydłużono przez Stare Miasto na Żerań FSO, co pozwoliło poprowadzić ją na Boernerowo. Z kolei 13 jeszcze przez kilka lat dojeżdżała na pętli Koło, lecz w 2016 roku w związku z rozbudową metra na Woli na stałe ją przeniesiono na pętlę Cmentarz Wolski. No więc dlaczego linia tramwajowa na Boernerowo jest tak niezwykła? W końcu w wielu polskich miastach istnieją odcinki jednotorowe, na przykład we Wrocławiu na Klecinę, czy w Łodzi na liniach podmiejskich. Jednak warszawski jednotor jest po pierwsze bardzo stary, a po drugie posiada unikalny, specjalnie przeznaczony dla Warszawy system sterowania ruchem. Jest to także trasa poniekąd niebezpieczna, a to dlatego, że na odcinku VAT Stare Bemowo tory znajdują się bezpośrednio pod szpalerem LIP. To powoduje podwyższenie wilgotności powietrza w tamtym miejscu, w związku z czym torowisko staje się bardzo śliskie. Ponadto na trasie do Boernerowa występują wyjątkowo ostre łuki, zwłaszcza na odcinku Fort Blizne-Kocjana, położony tam zakręt motorniczowie zresztą nazywają zakrętem śmierci, oraz na samej pętli Boernerowo. Co jednak najciekawsze, podczas pokonywania tych łuków tramwaj prawie w ogóle nie piszczy. Niektórzy zastanawiają się, czy linia do Boernerowa nie powinna zostać całkowicie przebudowana na dwutorową. Jednak do czegoś takiego prawdopodobnie nigdy nie dojdzie,
Po pierwsze, byłaby to operacja niezwykle skomplikowana logistycznie lub wręcz niemożliwa do przeprowadzenia. A po drugie, zwyczajnie nie opłacałaby się. Obecny układ torowy bowiem w zupełności wystarcza do utrzymania średniej częstotliwości kursowania. Ponadto mijanka stary-bemowa jest wręcz niepotrzebna, tramwaje nie mijają się na niej od naprawdę dawna. Oprócz tego tory są w bardzo dobrym stanie, więc ewentualny remont lub przebudowa raczej nie nastąpi w najbliższym czasie. Mówiąc o trasie na Boernerowo, trzeba wspomnieć o systemie sterowania ruchem tramwajowym. Jest to system firmy Siemens, który pod względem działania przypomina nieco system sterowania ruchem w tunelu KST w Krakowie. Dopuszcza on bowiem tylko dwa sygnały – droga wolna lub stój. Na razie ta metoda zarządzania pojazdami działa, chociaż w momencie jej wprowadzenia po remoncie w 2011 roku sygnalizatory bardzo często wskazywały zajętość toru, nawet jeżeli był on pusty. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Wam historię tej niecodziennej trasy na Boernerowo i że spodobał Wam się odcinek. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem.